Szczęść Boże, Justyna Kendra, czas na informacje dnia. Zapraszam. Rząd ma się dziś zająć projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. W latach 2022-2025 ponad 10 miliardów złotych ma trafić na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA. W ramach środków z nowego programu zaplanowano m.in. utworzenie 250 nowych posterunków policji w małych miejscowościach w całej Polsce. W Policji ma zostać stworzonych około 7,5 tysiąca nowych etatów. W Straży Granicznej 750 nowych etatów służyć ma wzmocnieniu granicy wschodniej, a na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę granicy ma zostać przeznaczone 185 milionów złotych. Środki mają też zostać przeznaczone na budowę nowych strażnic Państwowej Straży Pożarnej i modernizację istniejących. Zaplanowano również zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą. Służba Ochrony Państwa ma otrzymać środki m.in. na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, czy wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Projekt przewiduje też wprowadzenie podwyżek uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników służb podległych MSWiA. Ministrowie mają także zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wdrażając przepisy unijnych dyrektyw, wprowadza on preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Zawiera też zmiany dotyczące zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne innego państwa. Rząd ma omówić również projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Polscy posłowie uczestniczą w szkoleniach z cyberbezpieczeństwa. Wśród omawianych zagadnień będą m.in. dwuetapowe zabezpieczanie kont w mediach społecznościowych, techniki cyberataków i metody zapobiegania im. Do tej pory odbyło się już kilka takich szkoleń. 15 listopada Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa rozpoczął kolejne zajęcia z dziedziny cybernetyki. Jak dotąd wzięło w nich udział około 100 posłów. W reakcji na ataki cybernetyczne na posłów, na przedstawicieli władzy, Kancelaria Sejmu wraz z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za cyberbezpieczeństwo organizuje takie szkolenia dla posłów. Odbyły się już co najmniej dwie tury. Posłowie mogą poznać techniki, jakimi posługują się cyberprzestępcy i metody zabezpieczenia przed atakami. Na zajęciach przekazywana jest także wiedza z zakresu phishingu oraz bezpiecznego logowania się do kont na stronach internetowych. Posłowie mają możliwość indywidualnych spotkań z ekspertami oraz ćwiczeń praktycznych, m.in. z dwuetapowego logowania do kont. Zostałem wyposażony w dodatkową wiedzę, która będzie, jestem przekonany, przydatna. Ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka. Na szkoleniach posłowie mogli też dostać fizyczne klucze bezpieczeństwa w postaci pendrive'ów, dzięki którym mogli korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelniania przy logowaniu. Klucz umożliwia logowanie do kont na nowych, nieprywatnych urządzeniach. Zajęcia dla posłów prowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową potrwają do końca grudnia. Premier Mateusz Morawiecki udał się dziś do Budapesztu, gdzie na jego prośbę odbędzie się szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów V4 omówią sytuację związaną z kryzysem migracyjnym oraz aktualne zagrożenia geopolityczne w Europie. Premier Mateusz Morawiecki o sytuacji na granicy z Białorusią rozmawiał już z szefami rządów Estonii, Litwy i Łotwy. Dziś ten temat podejmie z szefami rządów V4. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, spotkanie będzie służyło koordynacji wspólnych działań państw Unii Europejskiej oraz NATO. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji omówią także sytuację geopolityczną w Europie, w tym zagrożenia w obszarze dostaw gazu, cen energii, ataków cybernetycznych oraz ruchów migracyjnych wywoływanych przez inne kraje. Według zapowiedzi rzecznika rządu, premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu odwiedzi jeszcze kilka innych państw. W najbliższy piątek w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpocznie się 14. Międzynarodowy Kongres. Tym razem będzie przebiegał pod hasłem Katolicy, a wolność religijna.
Otwarcia Międzynarodowego Kongresu dokona w piątek o godzinie 10:00 założyciel, rektor uczelni i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. O współczesnych przyczynach wrogości do religii w Europie będzie mówił ksiądz profesor dr habilitowany Piotr Roszak. Wolność religijną w nauczaniu i pasterskiej posłudze błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego przedstawi profesor dr habilitowany Grzegorz Kucharczyk. Pierwszego dnia kongresu wykłady wygłoszą także ksiądz profesor dr habilitowany Paweł Bortkiewicz, wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski oraz dr Grzegorz Osiński. Podczas kongresu głos zabiorą prelegenci m.in. z Gruzji, Egiptu, Meksyku, Filipin i Albanii. Drugi dzień Międzynarodowego Kongresu, sobota, rozpocznie się Eucharystią w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wygłosi również wykład pod tytułem Papieże jako obrońcy praw człowieka i wolności religijnej. Swoje referaty zaprezentują ksiądz profesor dr habilitowany Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz profesor dr habilitowany Marek Bielecki i redaktor Paweł Lisicki. Na zakończenie dwudniowego spotkania zaplanowano dyskusję panelową. Organizatorem kongresu jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Postaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Pamięci i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Będą wyższe dopłaty i rekompensaty dla hodowców trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń, zapowiedział w Pułtusku minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przygotowywane są także przepisy dyscyplinujące myśliwych za niewykonanie planów odstrzału dzika. W związku z afrykańskim pomorem świń i niskimi cenami skupu żywca wielu rolników zastanawia się nad zaprzestaniem chowu trzody chlewnej. Dlatego wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział wsparcie. Z jednej strony będzie pomoc związana z utrzymaniem loch. Przede wszystkim wykorzystamy instrument dobrostanu zwierząt, a więc to, żeby na podstawie dobrostanu zwierząt wprowadzić dopłaty za dobrostan zwierząt, bo takie dopłaty nie wymagają żadnej notyfikacji Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Z drugiej strony, jak mówił minister rolnictwa, chodzi o to, by ci, którzy byli zmuszeni zawiesić hodowlę z powodu ASF, otrzymali rekompensaty. Dotychczasowy poziom rekompensat za postój w hodowli, za przestój, będzie podniesiony i to wielokrotnie. Przymierzamy się do tego, aby to było około 5-6-krotnie więcej niż dotychczasowe stawki. Wicepremier dodał też, że trwają rozmowy z resortem klimatu i środowiska nad przepisami mającymi zdyscyplinować myśliwych w wykonywaniu odstrzału dzików. Przekazał, że rząd przymierza się do tego, aby myśliwym, którzy nie wykonują odstrzałów sanitarnych, odbierać dzierżawy kół łowieckich. Minister Kowalczyk zaapelował do rolników, aby pospieszyli się z przygotowaniem planów bioasekuracyjnych w gospodarstwach. Czas na ich przygotowanie mija z końcem listopada. Tutaj ogromny apel o to, aby już te plany bioasekuracyjne na ten moment zrobić, bo po 1 grudnia naprawdę weterynaria nie będzie mogła dalej dawać zgód na przemieszczanie zwierząt, będzie takich planów wymagała. Uruchomiliśmy wszelkie możliwe sposoby, aby do rolników dotrzeć z informacją. Rząd oferuje także pomoc na budowę ogrodzeń, kupno mat do dezynfekcji, nawiaty chroniące pasze. Szef resortu rolnictwa przyznał, że nie ma dobrych wiadomości dla rolników co do kwestii ceny nawozów. Wskazał, że trudno teraz przewidzieć, czy cena nawozów w najbliższych miesiącach spadnie. Może i wzrosnąć, dodał Henryk Kowalczyk. Wicepremier podkreślał również, że resort rolnictwa będzie zachęcał rolników do ubezpieczenia swoich upraw i zwierząt. Leśnicy zawsze stawali w obronie suwerenności Polski. Również dziś, wbrew nieprawdziwym informacjom, pomagają funkcjonariuszom pełniącym służbę przy granicy z Białorusią. Z niepokojem każdego dnia spoglądamy w stronę polsko-białoruskiej granicy. Tam od dawna funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Wojska bronią nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej.
mogą oni liczyć na wsparcie leśników. Jest wiele zadań, wiele czynności. Myślę, że ta pomoc będzie bardzo potrzebna. W osadach czy leśniczówkach mieszkają pracownicy Lasów Państwowych, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki, zaznacza pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. Także obecność dodatkowa straży naszego munduru, polskiego munduru, będzie na pewno taką otuchą, tak mówiąc po ludzku, będzie otuchą, bo zawsze zaglądną do leśniczówek, porozmawiają, jeżeli coś trzeba, przywiozą. No i przede wszystkim będzie to takie bardzo widoczne wsparcie. Lasy Państwowe, jak zaznacza Józef Kubica, nie są formacją wojskową. Niemniej jednak ich pracownicy wspierają funkcjonariuszy w patrolowaniu przygranicznych nadleśnictw. Zaopatrują ich także w drewno. To jest minusowa temperatura, to jest noc, żołnierze muszą się ogrzewać. Przecież to są warunki no, ekstremalne. Także pospieszyliśmy z pomocą i zapewniamy od samego początku spontanicznie. Włączyliśmy się do tej akcji dostarczania drewna. To drewno służy także między innymi do budowania infrastruktury wojskowej. Listopad to miesiąc poświęcony profilaktyce tzw. nowotworów męskich, raka prostaty i raka jąder. Rak prostaty może być wyleczony pod warunkiem, że zostanie wcześnie wykryty, dlatego potrzebne są regularne badania. Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Rocznie raka prostaty wykrywa się u 1 300 000 mężczyzn na świecie. Tymczasem tylko co trzeci mężczyzna wykonuje badania w tym kierunku. W wczesnych etapach najczęściej nie powoduje żadnych dolegliwości, czyli mężczyzna czuje się znakomicie zdrowy, znakomicie dobrze i bardzo częstym pytaniem czy zachowaniem, które spotykam tutaj w gabinecie, to niedowierzanie, że rzeczywiście jestem chory. Dlatego nie można czekać z badaniem aż do momentu pojawienia się bólu czy innych objawów. Zwraca uwagę doktor nauk medycznych Paweł Salwa. Na początku potrzebna jest tylko wizyta u specjalisty urologa i proste badanie krwi. Wczesne wykrycie jest dlatego takie ważne, że determinuje czy decyduje nam o tym, jakie mamy szanse na wyleczenie pacjenta. Dopóki ten rak jest jeszcze w prostacie, mamy ogromną, mniej więcej 90% szansę na całkowite wyleczenie pacjenta, więc perspektywa czy szansa na wyleczenie jak na chorobę nowotworową absolutnie znakomita. Tłumaczy urolog, sytuacja wygląda gorzej, gdy dojdzie do przerzutu. Jeden przerzut powoduje, że szanse na wyleczenie spadają aż do 40%. Dziś usunięcie nowotworu prostaty może być bardzo mało inwazyjne. To dzięki technologii robota medycznego Da Vinci. Urządzenie pozwala na wykonanie precyzyjnych cięć, które pozwalają na operowanie małych struktur nawet rzędu 1 mm, ale sam robot nie wystarczy, podkreśla dr Paweł Salwa. Jeśli już mamy ten idealny układ, czyli doskonałe narzędzie, jakim jest robot, doświadczonego operatora z zespołem, to mamy większą szansę na wyleczenie, większą szansę i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania, oddawania, trzymania moczu i do sprawności seksualnej. Te różnice są bardzo istotne dla pacjenta. Operacja przy użyciu robota Da Vinci to mniejszy ból, mniejsze ryzyko powikłań, krótszy czas gojenia się rany i szybszy powrót do zdrowia. Jednak w Polsce wiele nowoczesnych metod leczenia, w tym także zabieg z robotem Da Vinci, nie podlega refundacji. I na teraz to wszystkie informacje, więcej w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.